Siema, siema, jestem Ryan Gplay, to jest kończyk naszej serii Podwórko Kolonisty. Ze mną są oczywiście na dole, tam pode mną są moi wspaniali widzowie na Twitchu. Siemka wszystkim, cześć, oczywiście witam, to się każdy z wami wita, więc fajnie. Was, ciebie właściwie, zapraszam też na Twitcha serdecznie. Wpadaj, bo tam brakuje mi właśnie jednego followka i to fajnie, żebyś tego followka zostawił. Więc zapraszam serdecznie. Ponadto zachęcam do subskrypcji kanału na YouTube oraz zostawienia łapki w górę pod tym odcinkiem, bo dzisiaj się będzie sporo działo. I myślę, że to jest ciekawe odcinki, teraz tam się szykują. Słuchajcie, dzisiaj tak. Jedziemy sobie siać, będziemy siać już pierwsze rzepaki. Mam tutaj nasiona przygotowane właściwie, jest rzepak, gotowy. Trochę też tutaj zacząłem bejcować lekko pod pszenicę, więc lekko tej pszenicy już tutaj jest. Też będziemy to robić. No ale też dzisiaj jedziemy prasować. Dzisiaj będziemy prasować sobie ogólnie nasze... jak to się nazywa? Łąki, więc będziemy też łąki prasować. I słuchajcie, minus taki, że o 10 ma padać. Ja dam sobie czas na ten jeden, żeby był uczciwie. Kaski mam bardzo mało, kredyt dalej nie spłacony. Pokażę wam 70 tysięcy. I słuchajcie, ciekawostka też taka, że w kolejnym odcinku pojedziemy sobie na targ. Tam ugadam się z gościem już. Na jutro mam pojechać, znaczy na potem mam pojechać właściwie, więc nagram kolejny odcinek z tego. Ze sprawy ogórków, papryki i cebuli. Więc padajcie na kolejny odcinek, bo myślę, że będzie na pewno fajnie, w jakiś sposób zobaczymy, ile zarobię. A możecie sobie napisać, ile już zarobię za te za tą paprykę, pomidory, znaczy paprykę, ogórki i cebulę. Tak plus minus orientacyjnie, nie znając ceny. Jak myślicie, ile, nie? Więc obsadźcie już teraz. A ja dobra, nie ma co, biorę MTZ-a, bo jedziemy najpierw sobie sprasować to. No siema, nie wiem czy wiesz, ale na niebieskim raju to masz minus 3% na wszystko, nie? Po co przepłacać, jak tu frikaska jest? No i gierki masz na PC, konsolę i nawet Nintendo. Interesuje gościu. Eneba współpracuje z TrustLink, a to dostawca płatności, który łatwo płaci za pomocą konta bankowego. Płać łatwo ze swojego banku za pomocą TrustLink, bez aplikacji, bez rejestracji, bez ręcznych wpisów i bezpiecznie. Do płacenia z TrustLink nie musisz mieć nawet żadnych kart ani haseł, a używasz kaski, którą masz. Jak coś, to jest link w opisie. Ty, ja fajnie wszystko, tylko nie odpaliłem sobie tego jeszcze. Przecież kamerki mojej kochanej i traka. Ogórki wyglądają jak cukinia? Może i tak wyglądać, no nie wiem, no wiesz jak jest. Tak, tak, to jest zrobione, co ci poradzę. Okej, okay, już zatrybiło mi? Dobra. Damy sobie tutaj... Kurde. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, ogólnie tak, jedziemy po pracę do sąsiada, pożyczyć się po prostu. No bo jak wiecie, swoje prasy jeszcze mam, a też za bardzo nie chcę kupować prasy, bo prasa jest mega droga. A prasę, którą chcę kupić, no jest droga, jakby nie było. A taki kolejny sipmy coś też bardzo nie chciał. Już Przemo, twoje to wszystkie te filmy i tak dalej, filmik z tym co napisałeś, właśnie cię dostępny na YouTubie, nie? Więc proszę się martwić. Dobra, sąsiad ogólnie mieszka tutaj. Tylko pytanie, czy to się zmieści, bo on ma jedną bramę otwartą. Może bym lepiej jakąś śródką tutaj pojechał. Chociaż czekaj. O, zmieściłem się, dobra, pasuje. No i tu właśnie jest Sipma, nie? Dzisiaj to Sipma pobieramy sobie tego sąsiada, wszystko tam ugadałem się z rana, więc nie ma z tym problemu. Więc ja ją pobieram, od razu jedziemy sobie prasować. A potem, jak skończymy pracować, to się przysiądę do siątki i pojedziemy stać sobie jeszcze rzepak, nie? Raczej tego rzepaku nie skończę dzisiaj, ale chciałbym ogólnie nawet zacząć już trochę, bo też jakby nie było, jest mi tam gdzieś ten rzepak potrzebny, bo no bardzo mało tego się dzieje, a też przy okazji będę miał pretekst pod to, żeby zamontować sobie do klasa sieczkarnię, nie? Dobra, więc lecimy. Co dzisiaj będę robić? No właśnie, ale tak mówiłem, dzisiaj będziemy sobie prasować z trawę na kiszonkę, bo będziemy to owijać potem. Posiejemy sobie jeszcze rzepak. Mam też do roboty sianokosy, bo jak mamy teraz sierpień już właśnie, no to w sierpniu mamy kolejne łąki do koszenia, czyli co właśnie to łąko tutaj i tamta z zastawem. Więc sporo mam tutaj naprawdę do roboty i chciałbym dzisiaj jednak to wszystko ogarnąć, mam nadzieję, że nam się dużo odcinków też zrobić. Bo ten, teraz jak ten odcinek oglądacie, to ja już mam pewnie, jestem o wiele dalej z robotą. Bo dzisiaj właśnie wyszedł, 17 minut temu wyszedł odcinek 22, a to jest nagrywany 27 odcinek, więc 5 odcinków zapasu, nie? Aż coś mi się trochę odbija. Okej, okay, jeszcze nigdy nie pracowałem w sumie tym MTZ-em. Jestem mega ciekaw, jak to będzie szło. Dobra, wyłączę sobie kierunkowskaz. Wałek sobie podpinamy. I trzeba lecieć, nie? Chyba. Chyba trzeba lecieć. Można sobie lekko niżej ten bieg. Dobra, więc prasa też oczywiście niestety poryczona. Słuchajcie, 700 za prasę, nie? Jednak dałem prawie. To jest dość sporo i nie ukrywam, że pewnie chciałem po prostu płacić tam w przyszłości mniej.
za te prasy, bo no wiecie, co chwilę poryczam, co sianokosy są poryczane po prostu jakieś prasy i tak dalej. No nie ma co ukrywać, kasy na to dużo idzie. No i muszę kupić sobie po prostu prasę w kolejnym sezonie. No bo teraz to jest tragedia, nie? Jest tragedia. Samo to, że słomy w ogóle zbierałem i sprzedałem chyba dwie przyczepy. Niech to też mnie uratowało, bo jakieś 6 koła zarobiłem za słomę, a więcej nie potrzebowałem. Ale jednak kiszonkę idzie w opór po prostu i muszę tą kiszonkę no prasować, nie? Znaczy prasować, robić tą kiszonkę. Więc jak robić kiszonkę, to też za bardzo nie zrobię silosu, no bo mało pola, nie zrobię kukurydzy i wiecie. Muszę iść po prostu w pola, nie? Jak najbardziej w pola. Bo co by nie było, jednak mam tutaj lekko ponad, czy prawie 2 hektary, a jeszcze 80-konnym ciągnikiem, nie? To prawda rozgracony, ale jednak 80-konny, nie? Tak jest line, gram teraz cięczek, dokładnie tak. Okej. Okay. Ja sobie co, może przoduję świetlenie, żeby mi się bardziej co kamerka gdzieś tam nie wyłączyła. Okej. Okay. Józef, siemano, dzięki za follow. Muszę widać Ciebie, pozdrawiam serdecznie. Fajnie, że wpadłeś akurat na moment, kiedy nagrałem odcineczek. Możesz też się przywitać. Totalnie mam pojęcie, ile mi to zajmie. Siema. O, cześć Borsuczek, witam. Siema Borsuczek, dzięki za followka. Trochę sobie jednak cofniemy. O, będzie tak ciężko trochę mi się złamać. Jakoś tak to powoli idzie, nie? Jak jest mod na to, co żeby można było wijać belę siana? To nie jest siano, to jest trawa. Młody kawalerze, to jest trawa. Ja tego nie przetrząsałem, wiesz? Od razu to tylko była trawa i ja to tylko zgrabiłem, nie? Ona troszkę też poleżała w sumie, więc można powiedzieć, że to jest jakby siano, ale to jest oczywiście trawa, nie? Więc no, robimy taką sianę książkę. Czemu koniec tylko z mod huba? Przez pewne roślinności umieszczone w ramach easter egga na mapie w lesie. No i cóż, poza Bronka, ale Bronka chyba i tak nie ma, nie? Co prawda ostatnio byłem u niego na streamku gdzieś tam, proces modelowania, sobie odpaliłem jego live'ika w tle i mówił, że ma gdzieś tam przyjść. Zadeklarował się, że wpadnie. Więc miło z jego strony oczywiście, że gdzieś tam jednak jakaś osoba taka troszkę bardziej w sumie. Kamerka rozmazana, ej, bez kitu, dzięki za info. Że ktoś taki gdzieś tam popularny w tym farmingu ogląda takich niszowych streamerów jak ja, nie? Czy coś. Ale to w sumie spoko, nie? Ja też lubię sobie często właśnie zajrzeć do jakichś tam nowych twórców, sprawdzić po prostu jak sobie radzą. I też tam zawsze coś powiedzieć ciekawego, nie? Jakby jesteś donate, wykrzyknij donate po prostu, czek. Okej. Okay. Dobra, a ja sobie tutaj będę... oj, R wrzuciłem niestety. Ja sobie będę tutaj prasował. Mam nadzieję, że to jednak w miarę szybko mi poleci. Prasowanko. I nie będzie to trwało zbyt długo. No i też się rzepaku bym też chciał kurczę zrobić w jakiś sposób gdzieś tam. Rzepaku nie będziemy chciał w 48, czyli tam pod tym lasem. Tam duże pole, z którego zwykle słomy jest mi ciężko zbierać, albo jest... znaczy ciężko, może nie ciężko zbierać, ale tam jest na tyle duże fajne pole, gdzie raczej wolałbym sobie te mniejsze na słomę przeznaczyć. A to duże, nie chcę po prostu idzie jako rzepak. No bo jednak wiecie jak to jest, nie? Mamy też duże fajne poletko, jak chodzi o słomę. To właśnie pole wydzierżone, nie? Więc sam będę siał sobie pszenicę. A tu właśnie walnę rzepak i te potem miesiące też będziemy to zmieniać, nie? Jakoś tam leki płodozmiana będę starał się wprowadzić, żeby też nie było ciągle to samo. A ostatnio właśnie rzepaków nie mieliśmy żadnych, więc teraz właśnie chciałem też rzepak ogarnąć sobie. Może troszkę pojedzie z środka, w sumie takie, że zaraz na zewnątrz. Nie chcę to przekończyć, raczej jeszcze panem wieczorkiem popadam. Cześć Zater, trzymaj się w takim razie, powodzonka tam, gdzie tam masz iść. Do później, nie? Oczywiście, dobra. Tam sobie zawinę. Nie, MTS jest naprawdę super robota też, nie? Piękna maszyna, nad nim mogę szybciej nie jeździć tym trochę. No tak 15 na godzinkę to leci, soprasa to nawet nie jest źle, nie? Oborty w miarę tak na 2000. Czy dzisiaj będą TikToki? No nie wiem, jeżeli tam, jeżeli Saboleczek tam będzie miał chęci nam TikTok jakieś tam znaleźć fajne do obejrzenia, to pewnie zrobimy sobie TikToka, nie? Ale nie wiem, ja osobiście tam raczej na razie nie mam gdzieś tam w planach, ale pewnie Sabol coś tam szuka, nie? Więc może dzisiaj będą TikToki. Piotruciu, jeszcze siemanko, bo też ci nie przywitałem, a to też pierwsza wiadomość na czacie widzę, więc siemka, cześć. No, więc tak właśnie mówię widzowie, ogólnie sporo się nie zmieniało na tym sezonie. Jest ten sezon, jest ogólnie bardzo przełomowy, dużo ci się dodaje. Bo powiedzmy gdzieś tam ten pierwszy chciałem zagrać na takich startowych maszynach, raczej bez żadnego jakiegoś większego rozwoju. Ale teraz ostry tryhard i lecimy do przodu. Rozmyślałem już nad tym właśnie, co by teraz kupić, jakie pola. No i ta łąka myślę tu jest spoko pomysłem. Ogólnie ta łąka będzie niedługo
przekształcona w pole po prostu, bo raczej nie będę chciał mieć tutaj pola, znaczy łąki. Okej, okay. Tylko będę chciał mieć pole połączone z innym poletkiem, tamtym, więc to też niedługo. Ale myślę, że jakieś dwa sezony może dopiero coś takiego, na pewno nie w następnym, nie? Bo to jeszcze słomy, słomy, mówię, jeszcze trochę sobie siana tego pozbieramy z tego pola. Dobra, fajnie to leci. Fajnie to leci. Czy dzisiaj będziemy grać na połowie? Wiesz co, Kamil? Chyba dzisiaj nie. Raczej wątpię w sumie, żeby dzisiaj nie połowić coś tam. Chociaż może puchlał jakiś tam by się zrobiło, nie? Ale to chyba innym razem, wiesz, bo dzisiaj na kolonii mam dużo roboty. Jak tam troszkę, powiedzmy, nagramy z odcinków na zapas, tak fajniej, to będę mógł sobie iść na połowę, nie? Mati Man. Ciemka, dzięki za followka. Właśnie gram odcinek na YouTube, jak coś. Fajnie to idzie. Nawet nie wiem w sumie, ile już tych belek sprasowałem. To jest jakiś licznik mam, nie? 8 belek sprasowanych jest. No i fajnie, myślę, że 9 spokojnie tutaj utoczymy. Może nawet i 10, jak się uda? Dobrze było jakąś tam dyszkę sobie owinąć, złapać, nie? No tak, patrzcie, to będzie mieć jakieś 80%, myślę. Ja może będzie nawet setka? O, 10 belek będzie, no i to fajnie. Akurat będzie na przyczepka, nie? A właśnie, propos przyczepki. Trzeba wymienić przyczepę jak najprędzej, bo idę w belki. A co tym idzie, jak idę w belki, to muszę wymienić to D35 na D47. Ponieważ kasztan zrobił D47 idealnie pod belki sowieckie piątki i się mieści na perfekto 10 sztuk, nie? Więc czym prędzej muszę wymienić przyczepę na D47 z D35, nie? Mam nadzieję, że to się uda w miarę szybko wymienić, nie? 10 słomy co prawda też trochę mamy w zapasie, to może bym trochę sprzedał też. Ale ten już kredyt mam do spłacenia. Ten kredyt chciałem sprzedać, nie? Więc wiadomo. Mod? Jaki mod? Ewentualnie można trochę poszukać znajdziek też, nie? Jakiś tam. Siema Petrun, cię witam, witam. Dobra, to już chyba resztę nie ma co zbierać, nie? No to nie ma co raczej, dobra. I tak tu wszystko już jest... Chciałem do sąsiada poszło, nie? Więc bez sensu to zbierać. Idziemy na gospo. No i fajnie, 12 minut odcinka mam akurat. A, ten bel liścik debel. Tak, 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 to jest modzik. Dobra, okej. Okay. Więc fajna rzecz. Dobra, więc może się trochę gierka taka, o. W sławkach, no bo za głośno jest. Dobra, no to spoko. Akurat połowa odcinka w miarę wyszła, więc jeszcze zdążymy coś tam posiać. Raczej nie zdążymy całego pola zasiać, ale ile będę mógł, tyle zrobię. Ogólnie też będzie ciekawe, co myślałem o tym, czy na przykład będzie robić teraz jakiś usług, nie? Może będzie nawet tak, że postaram się, pokiem się teraz tą prasę, robić jakieś usługi naszym case'em, znaczy klasem, przepraszam, i sobie troszkę tej sumy zabrać dla siebie i trochę jakby tym spłacić kredyt, nie? Bo raz, że suma będzie fajna, kasę dawała, a dwa, że zawsze jakiś kontrakt robimy u sąsiada, nie? Więc może się na to po prostu poza odcinkiem na streamie jakoś sobie to ogarnę. Bo to wcale takie głupie nie było, nie? Trochę idziemy dalej, bo tam Isaria stoi. A ogólnie też niedługo będę też wymieniał siewnik, nie? Więc to też wam lekko zlikuję. Ale będzie wymiana siewnika. Dobra, przysiadkę od razu. Nie, ten MZ jest po prostu zarąbisty, nie? Kozacko, że go kupiłem i akurat jeszcze z taką fajną historyjką. Trochę siuntka jest, widzę, do remontu. Niedługo pasowałoby ją wyremontować. Ale w sumie jak to było? Zawsze i na wieki wieków. Jak kolonia, no to i oczywiście i siuntka. A jak siuntka, to i remonty. Doskonale chyba pamiętacie, jak to wyglądało u mnie kiedyś. Więc jednak te remonty cały czas były robione. Właściwie co odcinek były kiedyś remony. Remonty 60-tki. No i teraz będę się robić teraz tak raczej co sezon po prostu remont. Żeby po pierwsze, wtedy siuntka nam się nie znudzi. To jest raz. A dwa, że będzie się coś ciekawego też działo, nie? Bo będziemy mieli tą siuntkę, a nie będzie ona się nam nudziła właśnie, nie? Dobra, wyjeżdżamy sobie. Siuntkę załączam. Ogień, nie? Pracę do sąsiadowi. Wiesz co, Kamil? Pracę pracuję cały dzień dzisiaj, więc zostawię jeszcze sobie, żeby potem popracować słomę, nie? Bo pewnie jak mówię, będę starał się jeszcze dzisiaj trochę u sąsiadów pokosić. Mamy duży header, duży zbiornik. Znaczy, duży header, znaczy zbiornik jest taki mały. No to sobie wiesz, po prostu gdzieś tam raczej jeszcze wykorzystam tą prasę, póki mam, nie? Więc można powiedzieć, że porobię usługi prasą poryczoną, nie? No ale przyda się, bo w sumie... No przyda się jak najbardziej, nie? Trzeba trochę kasy trzeba złapać, a teraz fajny moment jest, jak to też żniwa.
Ja właściwie wszystko już mam pokoszone, to tylko mi zostało tak naprawdę już lekko siewy, nie? Ale co, to tylko ta paletka do siewów, a tak własnym to mam wszystko ready, nie? Dobra, więc my lecimy sobie z siewami. Pierwsze siewy bezorkowo poszło w tym roku. Nie dawam to absolutnie nic, po prostu tak. Obornik, talerzówka i siewy, nie? Siew bezorkowy. Do tego jeszcze tam gdzieś potem myślę, rozlać gnojowice i to jeszcze sobie bronami posiewnymi rozrzucić. Roku. Oj, będzie problem miał. Dusimy się. A co się dzieje tutaj? Mogę wziąć kanty za jednak do siewów. A sobie popracować siuntką. Oj, siuntka już stara, nie ma. No nic, na remont, co robić? Widzisz, co się dzieje? Na wiosnę robimy remont ludziska. Już nie ma co. Patrz, jak to idzie powoli. O! Że piątka, jedynka piątka będzie dobra? Piątka taka terenowa, nie? Czy mam ruch drogowy włączony? Tak, mam włączony ruch drogowy, oczywiście. Teraz można mnie jeździć, ale jest włączony jak najbardziej cały czas, nie? Dobra, tak już tam po trochę to posijemy, widzę, że jest problem mega. Ta, remont 100%, no nie ma co, to już zobacz, co się dzieje, nie? Ale i tak będą się też oczywiście sobie tutaj, będę musiał sobie, o, żeby sobie tak tutaj siać. Będę musiał też wymienić siewnik, bo ten zapad jest spoko, ale ta Isaria też, jak wiecie, jest strasznie przenurana, każdy ma tą Isarię, więc kupię sobie fajny nowy siewnik pod MTZ-a, będzie sam git, nie? Mówisz tak, Kamil? Dodać przód napęd do tego, ale to teraz już dawać przód napęd do siuntki? W sumie przód napęd do siuntki i turbo i byłoby głupie, nie? Bo zobaczcie, że miałbym wtedy raz, żeby mi fajnie szło. Na poletku mówię. Raz, że fajnie by mi leciało, bo już trochę więcej koni. A dwa, że też coś by się działo, nie? W sensie, no, remont nie byłby taki też po prostu zmiana koloru i maski, nie? Znaczy, no, kolor maski oczywiście i gdzie tam kabina, tylko raczej byśmy coś jeszcze zrobili, nie? Fajnego. No więc, dodanie napędu to byłby dobry pretekst do remontu, nie? Ale to zobaczymy. Raczej jak mówię na wiosnę, na razie mamy kredyt, nie? Siema, Aro, witam. Cześć. Troszeczkę sobie to posijemy. Właśnie o to dziecko, to są nowe tekstury ogólnie zaimplementowane do gierki tutaj. Nie wiem, czy to tak widać, czy nie widać. Nie, wiecie co? Nie ma co. Ja będę hasiał naprawdę. Będę się hasiać z góry na dół. Bo to się tym zajadę, nie? Normalnie po odcinku przepinam się do MTZ-a, nie? Co to FPS spadają tutaj? Chyba coś ten. O. Gram trochę sobie tak na jasno. Zawsze jakieś klatki poleciały przez moje ustawienia shaderów. Nie wiem, czemu tak. Wiecie, encoder jakby się psuł, nie? Zobaczcie. Nie, teraz niby git jest. Ale go znosi na bok, nie? Niby siuntka do Isarii pasuje, co prawda, ale jakoś tak. Jakoś tak nie wiem. Dużo, nie? Isaria taka o. Okej. Okay. Dobra. Wiesz, kiedy Ursus na konsolę? Nie mam pojęcia. Niestety nie zajmuję się modyfikacjami, więc ode mnie się tego niestety nie dowiesz. Nie dlatego, że nie wiem, czyli nie dlatego, że wiem, a nie powiem, tylko dlatego, że po prostu nie wiem, nie? Pytajcie tych, co tam się tym zajmują, tymi modami, nie? Może ktoś tam, wiesz, też wie, bo gdzieś tam z kimś rozmawiał. Ktoś może też planuje. Ale ja niestety nic na ten temat nie powiem, nie? Ja mam Kamil z napędem, siuntkę, wiesz, w modach. Mam z turbo i tak dalej, więc dziękuję bardzo za pomoc, ale posiadam takie coś. O tym, że patrzeć, tak tutaj będzie tak licho posiany, mam wrażenie. Jak tak z rozpędu poszło, nie? To jeszcze jest spoko, ale tam może po prostu ta górka tak była, nie? Zrobiona dziwnie. Ja nawet nie wiem, tego zagranika też kiedyś nie wyciąć tego świerka i tak dalej. W sumie raz, że też jakaś kaska dodatkowa za drzewo. No nie, no teraz jest wszystko, muszę robić tak, żeby ten kredyt spłacić, nie? Ale naprawdę chyba ja bez kitu zrobię tak, że pójdę w usługi i spłacę po prostu kombajn, nie? Bo kombajn 40 koła był wzięty kredyt. Na MC to wzięliśmy 30 tysięcy. Po prostu jakieś tam takie poboczne wydatki też się przydają, nie?
Dobrze, że ogólnie to mleko jest sprzedawane raz dziennie i te 2,5 tysiąca wpada, nie? To zawsze fajnie gdzieś tam trochę sobie tej kasy odbić, że tam nie zdychamy z głodu, nie? Albo się po prostu spłaca sam sobie kredyt, nie? Po trochu. Na te odsetki się po prostu... Ole, go rzuca bokiem. W ogóle widzę Kacperek, 96, subskrybuj kanał na poziomie pierwszy. Bardzo dziękuję, Kacperek. Pewnie za chwilkę się to wszystko pokażę. Czy to mam też ogólnie tutaj dostępne? Bo ja chciał to pokazać też, poczekajcie. To jest to? O! Witamy w kolonii! Dobra, dziękuję bardzo, Kacperek. Za subika. Teraz, dziękuję serdecznie. No, więc witamy w kolonii, witamy na podwórku kolonisty. Jakby nie było. Ty, ja chyba nawet skończę te pole dzisiaj robić. Bo dostałem już, mam 20 minut odcinka. A to jest jakieś 3 przejazdy? A troszkę dłuższy odcinek możemy zrobić, czym się nic się nie stanie, nie? Cześć, Kacperek, witam serdecznie, dziękuję subika, bardzo miło. Okej. No, może to sobie dosiąść, już tak to niech będzie dosiane. No kurde, go raz, jak go rzucę na bok. Nie wiem, co się dzieje w ogóle, nie? Siema, Bartuś 21X, siemanko, siemanko. Kto ma Władka? Ja już Władka nie mam. Władek już został sprzedany przecież, nie? Wymieniliśmy sobie jeden rosyjski ciągnik, drugi rosyjski ciągnik, nie? Skąd masz tego Rusa? No na jakichś tam portalach widzę, mi posłali, tak go mam, nie? Ale on jakiś... Oj, to jest tragedia, powiem ci z nim. To jest tragedia. O, z tej strony jeszcze leci, nie? Ale z tamtej to porażka jakaś. No w ogóle śmieszne jest to, że te pałace takie zacznie malutkie. Musimy trochę naprawdę pójść do obszarnictwo. Tak na przykład mi się na Zdziechowie, pamiętacie, nie? Znaczy tam mieliśmy 60 i tam chyba nie było z 6 hektarów pola? Już tak, nie? Barty, dzięki za follow. A to mamy co? 2 hektary pola i MTZ-a, nie? No tak jest taka seria trochę pod odcinki, więc też się dużo rzeczy różnie dzieje, nie? Bo raczej wolałbym wykonywać jakieś prace. Raz takie, nie tylko powiedzmy cały odcinek siać, czy tam coś robić, nie? Więc są mi tak i tak porobione. Ale dzisiaj sporo roboty, jak mówię, bo jeszcze będę chciał sobie tam pewnie po... do sąsiadów pojechać. Ojoj. I coś tam też, zarobić trochę pieniędzy. Naszym klasem, nie? Tylko są kupone w sumie po to, żeby sobie kosić, ale jak mam też taki kombajn, to można i tam, nie? Coś zarobić. Ale Władka zapewne ten T30... Ale nie na gospie. A, tak, no Władka mam te 30 też w modach, nie? Tylko właśnie ten, nie używam go, no bo w sumie tak... No już trochę jakby było za późno na to, nie? Żeby to robić. Bo ile tam... Władek normalny ma 25 koni chyba, nie? To te 30 miał chyba 30 koni z tego, co się domyślam, nie? No to też tak raczej niedużo, nie? Jak chodzi o jakikolwiek... ciągnik, nie? Taka trochę 32, można powiedzieć. I w sumie to Tura miał, bo nie byłby zły, nie? Ale teraz wydaje się MTZ trochę lepszy, bo raz, że wyższy, dwa, że te belki mogę spokojnie ładować. A tam to był taki problem, że musiałem mieć do Władka montować już obciążnik, nie? A tu tylko z obornikiem właściwie potrzebuję. Słuchaj, bo w nowym update to już samo będzie dodane to lepsze ściernisko i nic, nie prawda? Tak, 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 dokładnie. W update już będzie ściernisko dodane i gniecenie, nie? Znaczy to nie cenię na ściernisko po prostu, nie? To nie będzie jakieś tam nowe ściernisko, nie? Bo to nie będą nowe tekstury, tylko po prostu będzie to dodane glicenie, nie? Jakie tekstury masz, tak się będzie gniotło, nie? Po prostu. No. Więc to tyle właściwie gdzieś tam, nie? Dobra, to sobie jeszcze tak zajadę. Bo będę mógł w sumie już wjeżdżać tutaj powoli, nie? Boję się, że nie złapię całego, ale może złapię? Ej, pójdzie całe, no i fajnie. Trochę rzepaku mi stało jeszcze w tym zbiorniku, mogę tak mniej sobie dosypać. Ale już trudno. Bo w środach został mi. Pasuje. Niewymiarowe pole strasznie. Tam jest szeroko, tu jest wąsko. Tu się robi wąsko, tam się robi pod górkę. O kurde. Dobra, patrzę, że sieje. Ale to jest posiane jak ja cię nie mogę, nie? W sumie już zużyłem 80 kilo nasion tak naprawdę. To nie za dużo. Tak, szwagier 5, tylko że coś nic, żeby cię mogło ugniatać, oczywiście musisz mieć włączone gniecenie, nie? W sensie niesienia roślin. No. Więc ja po prostu też grałem na tym gnieceniu i tak dalej. Co tam było widać, nie? Więc co ci będę mówił. Tylko nie wiem, czy on też przejdzie na konsolę, nie? On nie przejdzie na konsolę jednak. Dobra.
Słuchajcie, ja nawet nie będę jechał na gospo. Żegnam z wami w tym momencie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek w jakikolwiek sposób się spodobał. Zapraszam na kolejne. I wpadajcie na Twitcha, bo tutaj się dużo dzieje, jakby nie było. Więc jeżeli chcecie być częścią społeczności w jakiś sposób i też się nawet na tym odcinku pokazać tam na dole, to zapraszam serdecznie na Twitcha. Link macie w opisie. Do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć. Opa. Macie widzieć, opa.